Witam wszystkich serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję wam za wbicie wam 32 subskrypcji na tym kanale. Jestem wam bardzo wdzięczny, że wbiliście tyle na tym kanale. Nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie nam to się uda zrobić. Dzisiaj odwiedzimy Kościół Ewangelicki na Podgórzu. Za dużo tych podgórz wyszło nam, ale trudno. Trochę się jąkam, bo rzadko co ja mówię do was, tylko jakieś Ajwo czy coś innego staram się tutaj wpuszczać, albo muzykę. Wiem, że to się niektórym nie podoba, ale na razie tak to będzie, bo to jest jakby to jest, tak chciałbym przedstawiać wam filmy na razie, ale to się też niedługo zmieni. Od przyszłego filmu to będzie inaczej wszystko zrobione. Postaram się to tak to zrobić, żeby wam też się podobało. No i co? Teraz wam przedstawię trochę tej historii tego kościoła ewangelickiego, co jest, co zostało z niego, ruiny i tak dalej. No i serdecznie wam dziękuję jeszcze raz za wbicie. No i tyle, no i będę wam zaraz przedstawiał. A jeszcze jedno, i też zapraszam was do sekcji komentarzy, żebyście pisali, co się podoba, co się nie podoba i tak dalej. Czy byście chcieli raz w tygodniu film, czy dwa razy w tygodniu? Jeśli wam odpowiada to, że filmy są publikowane w niedzielę. Bo na razie, na ten moment mogę tylko dodawać je w niedzielę, w poprzednim zmontowaniu filmu. No i chyba tyle, no trzeba coś wam opowiedzieć o tym kościele. No wiem, że to będzie w formie Ajwo, ale trudno się mówi, no tak na razie to będzie przedstawiane. Kościół został zbudowany pod koniec XIX wieku. W latach 1949 do 1964 niemiecka parafia ewangelicka na Podgórzu dzieliła swoją świątynię z utworzoną w 1948 roku parafią prawosławną w Wałbrzychu. Nabożeństwa prawosławne były wówczas odprawiane w zakrystii kościoła. W 1964 roku parafia ewangelicka na Podgórzu uległa likwidacji. Nawa główna kościoła została wówczas przekazana przez miasto wałbrzyskim zakładom graficznym Kalkomania, które w świątyni urządziły magazyn papieru. W 1994 roku magazyn uległ likwidacji i kościół będący w kiepskim stanie technicznym, między innymi z powodu szkód górniczych, przejęła parafia prawosławna. Przygotowała plan budowy wewnątrz kościoła niewielkiej cerkwi oraz diecezjalnego muzeum ikon i sztuki chrześcijańskiej. Projektu nie zrealizowano ze względu na brak funduszy. W 1998 roku doszło do celowego podpalenia wieży byłego kościoła ewangelickiego przy ulicy Rejmonta na Wałbrzyskim Podgórzu. Od tamtej pory stan techniczny obiektu ulega pogorszeniu. Obecnie na murach opuszczonej świątyni widać spękania, podziurawiony dach ugina się coraz bardziej do wnętrza obiektu, a słabo widoczne pozostałości napisu na murze informują, wstęp wzbroniony grozi śmiercią. Wszystko wskazuje na to, że katastrofa budowlana jest tylko kwestią czasu. Obecny właściciel ruin dawnego kościoła ewangelickiego przy ulicy Rejmonta w Wałbrzychu zapewnia, że przygotowywany jest projekt jego odbudowy. Dodaje także, że ma być gotowy w 2019 roku. W 2019 roku będzie gotowy projekt przekształcenia byłego kościoła w Wałbrzychu w Centrum dla Dzieci i Młodzieży, wyjaśnia Marian Rogowski, przewodniczący Rady Fundacji Jesus Christ Security. Następnie zamierzamy pozyskać dotację z jednego z programów Unii Europejskiej. Jeśli nam się to uda, to inwestycja w Wałbrzychu zostanie zrealizowana w ciągu 5 lat. Fundacja prowadzi chrześcijański ośrodek pomocy Arka w Boguszowie Gorce dla osób uzależnionych, ludzi z problemami. Współpracuje z Bankiem Żywności. Kiedy niespełna 4 lata temu przejmowała byłą świątynię ewangelicką na Wałbrzyskim Podgórzu, obiekt był już w kiepskim stanie technicznym. I teraz z tego miejsca mogę wam podziękować, jak wytrzymaliście do tego momentu. Zaprosić na swojego Instagrama, który pod koniec filmu będzie wyświetlony. No i przypominam o łapkowaniu w górę, subskrypcji kanału. No i dziękuję, życzę wam miłej niedzieli. I tyle, no. Przyszły film będzie w kolejną niedzielę. Zobaczymy, czy mi się uda nakręcić go, zmontować i wam opublikować. Dziękuję, miłej niedzieli.